za mną widzą Państwo Odrę, gdzie już wyłowiono tony śniętych ryb. Robili to wędkarze, ludzie dobrej woli. Nie było tu żadnych ekoaktywistów, nie było tu Greenpeace'u. Pewnie dlatego, że nie można zarobić na tym pieniędzy. Ale problem jest poważny. Już 26 lipca były pierwsze sygnały o tym, że coś jest nie tak, że po prostu Odra jest zanieczyszczona. Minęło kilkanaście dni i ani Instytuty Ochrony Środowiska, ani Wody Polskie nie ustaliły, co to za trucizna, skąd się wzięła. Nikt nie jest odpowiedzialny. Kilkanaście dni minęło. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Polskie służby powinny działać radykalnie w tym temacie, dowiedzieć się jak najszybciej, kto jest za to odpowiedzialny i ta osoba powinna ponieść surowe konsekwencje. W takich wypadkach uważam, że nawet powinno być kara dożywocia, ponieważ to, co się tutaj stało, zatrucie naszego środowiska, zatrucie Odry, to jest proces, który może być z nami przez następne wiele lat i kara powinna być surowa i tego będziemy się domagać. Dzisiaj napisałem też w tym temacie interpelację i mam nadzieję, że jak najszybciej dostanę odpowiedź i jak najszybciej osoby, które są za to odpowiedzialne, zostaną skazane.